Cześć, witajcie! W dzisiejszym odcinku przepis na ciasto cytrynowe na dwa sposoby. Jeden bardzo prosty, a drugi wymagający trochę więcej pracy, ale też prosty. Zapraszam! Zaczniemy od pierwszego sposobu, w którym będziemy potrzebowali 3 jajka. Do tego dodajemy 180 g jogurtu greckiego, może być ewentualnie śmietana, pół szklanki oleju, niepełną szklankę cukru, pudru bądź kryształu, 1-2 łyżki soku z cytryny, 1 łyżeczkę skórki cytrynowej i do tego jeszcze ekstrakt cytrynowy, 1 bądź 2 łyżeczki. I te wszystkie składniki musimy teraz dobrze połączyć za pomocą trzepaczki. I ostatnim składnikiem jest mąka, 1,5 szklanki oraz proszek do pieczenia, 2 łyżeczki. Dołączymy tylko do momentu połączenia się składników. Pamiętajcie, żeby nie robić tego za długo, bo ciasto wyjdzie za ciężkie. Teraz przejdźmy do drugiego sposobu. Składniki są takie same, czyli bierzemy 3 jajka. I dodajemy niecałą szklankę cukru i to miksujemy za pomocą miksera do uzyskania jasnej i puszystej masy, około 3 do 5 minut. Do tego dodajemy sok z cytryny, skórkę cytrynową jak wcześniej oraz ekstrakt cytrynowy i wlewamy olej. To wszystko musimy teraz zmiksować dosyć krótko na małych obrotach. Dodajemy jogurt grecki i ponownie krótko miksujemy. Ostatnim składnikiem jest mąka 1,5 szklanki oraz proszek do pieczenia. Polecam dodać mniejszą ilość, 1,5 łyżeczki wystarczy. Teraz musimy to dokładnie połączyć do uzyskania jednolitej konsystencji. Gotowe ciasto przelewamy do foremki 22x8x8 cm. Pieczemy około 30 do 40 minut w 175 stopniach. Gotowe ciasto jest naprawdę aromatyczne, z pierwszego przepisu wychodzi bardzo wilgotne, natomiast z drugiego lekkie i puszyste. Szczegóły przepisu znajdziecie jak zwykle na moim blogu słodkiblog.pl. Zapraszam również do subskrypcji mojego kanału na YouTubie. To wszystko na dzisiaj, dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Cześć!